Siemanko wszystkim, z tej strony Mati, a dzisiaj będzie taki odcinek łączony troszeczkę o sytuacji w Kairze oraz o nowej aktualizacji, jaka nam wyszła dzisiaj. można na początku sytuacja w Kairze, ona się zbytnio nie zmieniła. Mega, mega duże rozczarowanie ze strony Mas oni kompletnie... Dla mnie to jest tak nieudolny sojusz, że to jest szok, a dlaczego? A jeszcze jedna informacja, po tej aktualizacji nie sądziłem, ale gra, gra działa jeszcze gorzej, jeszcze bardziej się ścina, jest ogólnie tragedia, ale nie wiem nie, nie wiem, co ci deweloperzy robią, oni zamiast jakieś głupoty stawiać, czyli podświetlenia skrzyneczek, i innych rzeczy, zrobiliby jakąś porządniejszą aktualizację gry odnośnie tego, że interfejs się tak ścina. Słuchajcie, to widzicie, ja próbuję powiększyć wam mapę, aby przejść z jednego obszaru do drugiego i patrzcie jak to się ścina. I ty pomyśl sobie, że ty masz grać... Taką grę wojenną, gdzie tutaj sekundy Twoje decyzje decydują o tym, czy twój oddział przeżyje, czy nie przeżyje, on się na kuźwa jak... nie powiem co. Dobra, słuchajcie. Standardowo, główny mas przytłoczony tutaj, oni nawet on nawet nie wychodzą, nie próbują nic. Patrzcie ile nas tutaj jest, nie wiem, z 30 może z 30-40 graczy. Oni jakby się tutaj zjednoczyli to oni powinni nas tutaj wymieść, wymieść w ciągu, no nie wiem, pół godziny maksymalnie. Wszystko to powinno być popalone. Tutaj mamy drugą część naszej głównej akty aktywności i tutaj palimy aż do fortu yy, ten drugi mas. I powiem Wam szczerze o dziwo, o ile tutaj nam przeszło, błahostka, była podejść do ich fortu i przejąć ten fort tutaj chłopaki z tego masu, który jest niby tym młodszym bratem, to o wiele bardziej. Yy, Stawiali opór, bronili się, robili takie zrywy. No, jak im szło, tak im szło, ale coś chłopaki starali się zrobić. Nie siedzieli bezczynnie, tak jak ten mas. Sytuacja na dolnej flance. Tutaj UN, pomimo tego, że on sam sobie nie potrafi poradzić z HBR-em, co świadczą tutaj te przejęte wszystkie mapy, czyli przejęte tutaj te punkty, to tutaj, o ile mamy ma pomoc naszą oraz UN-u, był bezproblemowo w stanie odbić ten fort i go utrzymać. HBR też co jakiś czas walczy. Top, top ma tutaj dużo terytorium z tego względu, że potrzebował T01 potrzebował ogromnych ilości surowców, aby tutaj budować tą autostradę i przejmować te pozostałe budynki. Dlatego oni będą tutaj na samym końcu zepchnięci do tej swojej mm, części. O ile jeszcze tej najlepszej sytuacji jest ten HBR, który mógł sobie spokojnie z łzmem poradzić, oraz ten główny mas, który tutaj zepchnął CWF-a z tej jego strony. Chociaż CWF też tutaj ten fort cały czas broni, więc też nie ma takiej tragedii. Dopiero w momencie otwarcia tych safe zonów, my będziemy tutaj mogli bardzo ładnie wyczyścić. Ogólnie dla mnie osobiście, nie rozumiem graczy, którzy przyjeżdżają na miasto poziomu czwartego, żeby sobie powalczyć. My, uwierzcie, ja Wam nagram kiedyś historię G-27, pierwszą Moskwę dostaliśmy taki wpierdziel, że to jest głowa mała, też jeszcze nie było powołane G-27, tylko to były trzy inne sojusze, które się potem zjednoczyły w jeden. Walczyliśmy wtedy z Zodem, takim sojuszem, nie wiem czy on w ogóle jeszcze istnieje, to tak nam dopierniczył, ale myśmy codziennie, dwa razy dziennie robili takie, wiecie, pusze próbowaliśmy im cały czas wiedzieli, że jak nas nie będą kontrolować, nie będą próbować, wiesz, cały czas nas, yy, yy, nasze bazy palić, to wiedzieli, że my jesteśmy w stanie się odbudować i... i to, to mi się podobało, że sojusz, pomimo tego, że był słabszy, byliśmy słabsi, no bo to były sojusz o wiele starsze od nas, to i tak próbowaliśmy. I dla nas liczyło się nie tyle, że przegrywamy, nie mamy tych nagród, co zdobycie tego szacunku, zdobycie tej takiego jakby respektu, że pomimo tego, że jesteśmy słabsi, to i tak próbujemy. No i dla mnie ten HBR i też top próbują. Dwa masy to jest dla mnie porażka. To są dla mnie, jakby sojusze nie istniały. One chyba zdobyły tylko i wyłącznie reputację, jak walczyły z sojuszami, co miały 20 milionów. Słabiej, i chyba jak się dobierali razem z Topem i HBM, czyli 4 największe sojusze na mapie, walczyły z sojuszami o 20 bilionów słabszymi, i oni myśleli, że są dobrze. Tutaj to jest padaka: oni kompletnie nic nie robią. Dla mnie nie zasługują, żebyśmy. Czasami robimy tak. Często gęsto, że pozwalamy podbijać piramidę tym, tym naszym przegranym, tym przegranym przeciwnikom, z tego względu, żeby sobie zabrali te nagrody. Bo dlaczego by. O, mój pies, tutaj, tupta zabierają po prostu sobie nagrody? Bo dlaczego nie mielibyśmy się nimi podzielić? Skoro nam to nic nie bierze, ponieważ oni sobie przejmują, zdobywają tą jedną nagrodę, i potem my odbijamy. I to jest bardzo fajna rzecz, którą my robiliśmy. I o ile Tobie HBR jak najbardziej byśmy sobie chcieli dać, no to Mas w ogóle nie zasługuje na to. Kompletnie padaka. Dobra, ale o sytuacji na froncie już Wam więcej wspomniałem. mniej więcej wiecie, tutaj przypniemy masę do muru. A w dniu otwarcia sezonu to jedna grupka z tej, druga z tej, po prostu przep... A no, tu jeszcze jest C01, więc tutaj będą przepaleni. Także uhu, głowa mała. Dobra, co odnośnie aktualizacji, tak? Jak wam wspominałem, tak, to jest aktualizacja to spowoduje tylko to, że się gra jeszcze bardziej ścina niż się ścinała. To jest już dla nich bardzo duży wyczyn. I lecimy z aktualizacją. Główna aktualizacja, no to badania dla piechoty, Idziemy hmm, tutaj mamy zaawansowaną walkę. Ja piechoty ogólnie nie robię, jest to dla mnie jednostka nieopłacalna. Jak na ten moment, nawet chyba po tych upgrade, tak ona nic nie da. I słuchajcie, tutaj te pierwsze trzy umiejętności, które są na szaro, one były w ogóle hmm, bez żadnych hmm, umiejętności. Ktoś sobie je odblokowywał i leciał dalej. Tylko ta umiejętność była, że miała tą odporność bunkra zwiększaną I teraz co my tutaj mamy? Poborowi, czyli, aha, bo to jest każdy z gwardii dostaje coś innego, szkoda, że tu nie możemy nacisnąć ikonki i, żeby to od razu tam przeczytać. Ale ogólnie miało wejść wzmocnienie po prostu piechoty, dodatkowe te trzy umiejętności, czyli każdy obóz działa troszeczkę inaczej. Moim zdaniem, dalej ta piota nie będzie grywalna. Mamy paru graczy w sojuszach, którzy grają tymi tą piechotą, mają ją wymaksowaną na 9.2. Musiałbym się ich zapytać mniej więcej o co w tym chodzi, jak to tam u nich działa, ale no, na polu bitwy to piota nie istnieje. Nie? Ona jest tylko dobra, jak trzeba przytrzymać jakąś szturm, jakichś czołgów, byle nie lekkich, bo mają tam bonus do zabijania, ich tylko ewentualnie SH i artyleria z tyłu na, nawalanie. To taki bardziej gorsza wersja SH. Co tutaj trzeba byłoby zmienić, żeby ta piechota była grywalna? Wystarczy jedna rzecz, aby każda piechota miała taką opcję, że na przykład mają pancer faust, czy tam wyrzutnie rakiet i atak z jednego zwiększa się na przykład do dwóch, trzech pól, w tym, że ten atak na przykład z tej bazuki, czy z pancer czy z czegokolwiek jest raz na 10 sekund, czy raz na 8 sekund, to jak się ładuje ta umiejętność i wtedy ta piechota staje się grywalna. Dlaczego? Ponieważ może połkować artylerię, czy tam... Artylery to może nie, bo będzie ten sam zasięg, ale może z jakimiś superoficerami się to pozwiększało. Chodzi o to, żeby oni byli razem uniwersalni na polu bitwy, a tak, a w drugi raz, że jeżeli przeciwnik jest offline, to ty możesz coś wykorzystać ze swoich umiejętności, aby na przykład zniszczyć te czołgi, no bo piechota też była bardzo dobra do niszczenia tych czołgów w jakichś takich miastach czy coś. Oni mieli te, albo podkładali ładunki wybuchowe, albo mieli te pancerfausty i niszczyli te. Czołgi, i to też powinno być tutaj coś wygranego na takiej samej zasadzie, ta piąta byłaby grywalna. A tak to mamy, zauważcie: czołgi, artylerię, na maksa widzicie, tu mam na maksa, w się sensie mam podblokowane te ostatnie umiejętności, na których mi najbardziej zależało. I powolutku sobie tutaj będę już je powolutku ulepszał, aż tu ulepszyć wszystko. Nie, tak samo z artylerią. Teraz w tym momencie ulepszamy sobie tutaj yy, po prostu umiejętności dla myśliwców, mi się wydaje, żeby te dwie odblokować. Później skończyć całkowicie czołgi artylery, i dopiero później tutaj wrócić. Piechoty nie tykam na razie. Nie ma sensu. I to naprawdę to była główna aktualizacja. Coś wam jeszcze pokażę. Może tutaj yy, w Sojuszu. Nie tutaj, gdzie to było. O czekajcie. No tak, nie no, w Sojuszu, tylko że skrzynki, prezenty. Tutaj po prostu coś się stało, że macie takie podświetlone aury na tych skrzynkach. Na przykład, jak macie tutaj konto VIP i chcielibyście no Chcielibyście kupić, widzicie, takie to podświetlenie tej skrzynki? To tak są nagrane, porządkowe podświetlenie, to trzeba odebrać spoko, fajnie jest to widoczne. Bardziej człowiek rzuca na to bardziej takie spojrzenie, że może kliknąć, zobaczyć. I Tutaj widzicie, jakbym zapłacił, bagatelne 480, złotych, dostałbym te tutaj, jakże mało znaczące nagrody, no ale bym dostał po tej aktualizacji, bo to jest aktualizacja 6.2. Tak, chyba będzie 6.2 albo 6.1, coś tam, coś tam. No to tylko to zostało. I jeszcze jedną rzecz. Do podboju dołożyli sklep podbojowy. Jest on na razie zablokowany. Nie wiem, kiedy będzie odblokowany. I coś tam jeszcze była jedna rzecz. czekajcie. A, tam było coś. Aha, dostaliśmy też refundację, jakiś nagród. Że tam było 20 kuponów. Bo tam zostały jakieś inaczej poprzeliczane z tych wydarzeń bojowych, które my teraz mamy możliwość tutaj robienia. To tutaj dostajemy czasami te kupony, i tych kuponów w prostu powinniśmy dostać więcej, i dlatego nam tutaj zwrócili. To są bardzo fajne misje, to Wam polecam jak jesteście w że wykonujcie je, bo możecie dostawać po prostu komponenty precyzyjne, które są mm, bardzo ważne. I powiem Wam tyle, że to by było tak w skrócie mniej więcej. No widzicie, no ja co Wam. O, czekajcie, o, no, naciskam kółko, ale widzicie. Czarna magia, gra się ścina. No i tak to właśnie wygląda, nie wiem, no ale patrzcie, jaki to jest downtime, to powinni w ogóle gości od optymalizowania tej gry Już nie powiem co z nimi trzeba będzie zrobić Dobra, słuchajcie, z mojej strony to wszystko, chciałem wam jeszcze coś więcej pokazać, no ale gra jak zwykle się tnie, no bo to jest właśnie to Trzymajcie się i do usłyszenia, hej